temat jest informacji o islamie w krajach zachodnich. Mhm. Cywilizacje zachodnie w ogóle już przyjmowały ten islam, informacje o islamie, forma legend, science fiction, takich informacji otworzonych, takich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiet, jeżeli chodzi o twórstwo, jeżeli chodzi o sztukę islamską i tak dalej. To są po prostu informacje, zazwyczaj, to jest takie legendy, większość to są legendy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o sam islam, teraz jest w islamie są bardzo takie ewolucje. To znaczy islam jako religia przeżywał ewolucję i bardzo dużo ludzi. Przez to właśnie mamy na przykład Daesh, mamy jakieś tam państwo islamskie, mamy coś takiego. I ludzie tak zastanawiali się, w jakim kierunku idzie ten islam. Bo każdy człowiek jest, uważa, że on jest islamista i on interpretuje z tą religią tak, jak chce, Koran i tak dalej. I zaczyna zabijać ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest ewolucja. Jest w sposób, uważam, że jest ten islam wymaga po prostu jakieś tam przemyślenia i ewolucję, w jaki sposób, w jakim kierunku on ma dojść. Jakby nie było, to społeczeństwo islamskie jest do tyłu. Mniej rozwinięte niż innych to społeczeństwo zachodnich. Ja nie mówię, że w sensie religijnych, teologicznych, natomiast jeżeli chodzi o ekonomicznych, społecznych i mniej rozwinięty niż innych tych krajów, dlatego że to wymaga po prostu zmiany, ewolucji, inny sposób myślenia, zastanowienie tego wszystkiego, co jest związane z legendy, z kotami, psami, gdzie kot nie może chodzić, tam jest, gdzie my modlimy i tak dalej, i tak dalej. My modlimy do Boga. Tak więc ja osobiście przyjmuję bardzo liberalny sposób patrzenia na islam i na religię w inny sposób. Trochę takie... I kwestie, przepraszam, różne kwestie, różne. Kwestie hijab, niqab, kwestie zabijania innych ludzi, sozołóstwo i tak dalej, i tak dalej. To wszystko moim zdaniem to wymaga ewolucji. Może tutaj koleżanka nie zgadza się ze mną, ale ja uważam, że to wymaga bardzo dużo i to było tematem dyskusji na całym świecie. Nie tylko w Europie, ale w krajach muzułmańskich też jest dużo się dyskutuje teraz w mediach, w telewizji, w internecie, zwłaszcza tych mediach społecznościowych. Dyskutuje cały czas na temat, jakiej jakości islamu my mamy. I w jaki sposób, jeżeli my chcemy być dzieci w tym świecie, gdzie my żyjemy z innymi i my jesteśmy do tyłu, a inni ludzie jest do przodu, to trzeba myśleć, w jaki sposób my to, funkcjonujemy. To, co pan mówi, to jakiś czas temu na Zachodzie stało się głośne taki namysł nad islamem. Pan Tariq Ramadan mówił, że on chyba w ogóle spopularyzował takie pojęcie euroislamu. Tak. Czyli islamu, który tak jakby porównuje się trochę, może nie porównuje, ale trochę czerpie z jakichś tam europejskich wartości różnych, po to, żeby przemyśleć siebie i swoje zasady na nowo. A to jest bardzo ciekawe, dlatego że to oznacza, że ludzie, którzy wyznają tę samą religię, mogą ze sobą dyskutować na temat nie tylko zasad, tradycji, ale w ogóle świata, innych ludzi, że to nie jest zamknięty taki, to nie są 4 czy 5 haseł, które gdzieś rzucamy. Nie, to ale, nie są. Ale właśnie, a media tak to pokazują. No, o, tak, islam to media, jest tak, halal i nikab i koniec. Tak, media tak to pokazują, natomiast są takie trendy, są takie myślenia nad tym. To jest dyskusja, która się odbywa w krajach islamskich, w krajach muzułmańskich, tak, na temat religia muzułmańska, w jaki sposób ona jest, na temat jest instytucje, które jest zbiły i dyktowały trendy w jaki sposób, jak Al-Azhar albo coś takiego, ludzie dyskutują. W telewizji występują na przykład Czechowie z Al-Azhar, którzy krytykują tę instytucję i mówią, że ta instytucja robi tak, a nie tak i tak dalej. Ja nie jestem szejchem, nie jestem znawcą islamu, ale jako osoba, która mówi swoje moje poglądy na ten temat i to słyszy, co ja słyszę i co ja czytam, słuchałem to w telewizji, czy w radiu, czy gdzieś tam, na ta dyskusja, która się toczy teraz w świat islamu, na temat religii, jak ona jest postrzegana przez innych, bo to też jest bardzo ważne. Ale tak, jest ważne, ale teraz w Polsce się ukazała parę miesięcy temu taka książka francuskiego znanego pisarza Tahara Benjelluna, on jest z pochodzenia marokańskiego, z tego co pamiętam, czym jest islam. I to książkę napisał w trakcie, także zainspirowała go rozmowy z jego córką. Bo jego mała córeczka zobaczyła w telewizji coś na temat islamu
I zaczęła pytać, tato, a co to jest islam w sumie? A to, co to jest to, w co my wierzymy? I zaczęło, proste pytanie, jakie dziecko może zadawać proste pytania. I on zaczął jej odpowiadać i z tych odpowiedzi zrobiła się niewielka książeczka. Ona jest arcyciekawa, bo uświadomiłem sobie, że no, nie tyle dzieci potrzebują tych odpowiedzi, ale w ogóle dorośli potrzebują tych odpowiedzi, ale duża część ludzi w Polsce też nie chce żadnych odpowiedzi, ponieważ ma w głowie taki obraz. Islam jest agresywną, radykalną religią. Kobiety mają bardzo złą pozycję w islamie. I kraje, gdzie jest islam, to te, zresztą jak pan to mówił, one są ekonomicznie bardzo często trochę niedorozwinięte. I nikt nie chce się dowiedzieć, albo niewiele osób chce się dowiedzieć czegoś więcej. Maciej, jeszcze dodam jeszcze rzecz. Nie jest kwestia tylko nie chcę dowiedzieć, nie chcę dyskutować. W ogóle jest, nam było nie wolno rozmawiać na temat zasady islamu, skoro gdzie są instytucje i są ludzie, instytucje jak mufti, jak Azhar, jak jakieś tam komisje, jakieś coś tam, który jakby każdy, kto mówi na temat islamu, zasady islamu, to on już tak jakby patrzony na niego bardzo jest taki... Bardzo pana przepraszam, a pan myśli, że w katolicyzmie rzymskim jest inaczej? Jest Watykan, przychodzi papież mówi, robimy to i robimy, nie ma dyskusji, tak? Akurat jest szczęście dla rzymskich katolików, że papież jest teraz taki w miarę postępowy, jest ekologiczny i tak dalej, społeczny, ale to tak samo funkcjonuje od setek lat. Ja wiem, tylko jeżeli jest ja to praktykuję, to wtedy ja mam, czasami jest człowiek tak zwyczajny, człowiek jest, ma prawo pytać, ma prawo. Teraz jest, dostęp do informacji, dostęp do wiedzy jest nieograniczony dla każdego. Kiedyś dostęp do informacji, do wiedzy był określony w uniwersytetach, w zamkniętych biurach, tam jest w Azhar, gdzieś tam pójdziesz, żebyś nauczyć ten Kur'an, zasadę Kur'anu, tafsir i tak dalej, to znaczy wyjaśnienia Kur'anu. Teraz jest ta informacja jest dostępna dla każdego. Każdy, kto jest aktywny i potrafi, i ma rozum, i potrafi po prostu to wszystko to widzieć i w bardzo prosty sposób krytykuje zasady islamu, którymi używaliśmy przez wieki i pokazuje nam, że to jest źle, że to, jak to jest, jak to trzyma kupę. Ale to może, wie pan, co to ja nie wiem, czy pani Lubna o tym sądzi, ale moim zdaniem można by dyskutować tak o każdej religii, bo podobną rozmowę słyszałem niedawno w naszej stacji radiowej właśnie o rzymskim katolicyzmie, że czas przemyśleć, czas się zastanowić. W zasadzie to jest tylko kwestia tego, czy jesteśmy otwarci na to, żeby dyskutować. Tak, właśnie, bo to jest tak, że często sami muzułmanie zapominają o jednej zasadzie. Nawet jeżeli się pyta o jakieś kwestie religijne, nie wiem, czy to grzech, czy nie, czy po prostu, jakby nie mogę teraz przypomnieć jakiś przykład, to jest jakby przekazanie, że jednak w islamie nie ma ani świętego, ani papieża, ani jakby taka głowa, czyli no Bóg nam powiedział, że mamy Koran i mamy życzę proroka i na tą podstawę każdy wybiera, bo to jest jakby piękne w islamie, że Bóg dał szacunek do każdego człowieka. Nie ma jeden lepszy od drugiego. Bo szczerze mówiąc, no, na prosty rozum, czym się różni jakaś osoba, która nauczył się teologię. Akurat ja wybrałam w życiu inny kierunek, ale on nie jest jakby lepszy ode mnie, świętszy ode mnie ze względu, że on studiował jakby daną jakby religię. Tylko właśnie serce jest ważne. Czyli jakby nawet jeżeli pytam o jakieś na przykład kwestie bardziej religijne i po prostu nie mam wiedzy, bo to jest jakby też dozwolone, czyli na przykład, nie wiem, czytałam Koran, szukałam i nie mogłam znaleźć jakby takie źródło i po prostu potrzebowałam jakby opinię jeszcze innego człowieka, to w ogóle po pierwsze musi być pewny, czyli to jest taki człowiek, nie tak pierwszy lepszy wygooglować na YouTube, gdzie niestety teraz jest takie tendencje, że każdy znajduje własną szkołę, tylko muszę też mieć zaufanie do tego człowieka. Czyli to jest jakby idea islamu, że nie mamy ani papieża, czyli to jest jakby taki grzech, żeby po prostu tworzyć osobę, która świętą, albo osoba, która nam nakazuje, bo Bóg potem nie będzie mi mówił, że no, czyli na przykład jeżeli coś tam postępowało, ja nie będę mogła powiedzieć, a bo spytałam tamtego. On mówi, każdy ma rozum. Każdy ma rozum. I odpowiada za siebie. I właśnie to jest jakby plus
I niestety teraz minus, ze względu, że niestety organizacje terrorystyczne wykorzystują też to. Tego, tak. Ale oni też w inny sposób, bo oni właśnie mają jednego osoba, która każe im, rób tego, to jest grzech, to jest... I to jest jakby sprzeczne z całą ideą islamu. Musimy kończyć naszą rozmowę, ale powiem Państwu szczerze, że takie ciekawe rzeczy Państwo opowiadają, że z chęcią bym tu został do wieczora w studiu z Państwem. Przypomnę słuchaczom, że z nami była Pani Lubna Rad Al-Hamdani. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Pan Nadim Baldin, Karamella Gajbalach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt dla wszystkich. Rodzinę, wszystkich Polaków, rodzinę tu w Polsce, w Sudanie, w różnych krajów. I mam nadzieję, że jest w tych krajach, gdzie jest toczą wojnę, i ludzie się nawzajem się mordują, że to wszystko się przestanie. Ale już uchylam tajemnicę, żebyście wiedzieli, czy kłaść, czy nie. Także widzicie Państwo, już o islamie pogawędki były.